Witam Państwa na cotygodniowym przeglądzie rynkowym. Z tej strony Łukasz Stefanik, Fibonacci School. Tradycyjnie rozpoczniemy nasz przegląd od przedstawienia najważniejszych danych makro, następnie przejdziemy do platformy i omówimy sobie możliwe scenariusze na głównych sześciu parach walutowych. Jeżeli chodzi o kalendarz, w tym tygodniu danych zdecydowanie mniej i będą to dane mniej istotne niż w zeszłym tygodniu, kiedy to mieliśmy bardzo dużo istotnych odczytów i też bardzo duże ruchy na rynku. Zobaczmy, jak to wygląda w tym nadchodzącym tygodniu, poniedziałek 9 listopada. Tutaj o godzinie 8:00 dane z Niemiec odnośnie wymiany międzynarodowej. Następnie 10:30 indeks Sentix strefa euro. Po południu jedynie dane z Kanady. Wtorek 10 listopada w nocy poznamy dane z Japonii i dane z Australii. 1:30 Australia, indeks zaufania w biznesie, później w nocy jeszcze dane z Chin. Natomiast podczas sesji europejskiej brak istotnych odczytów z Niemiec czy też ze strefy euro. Po południu 14:30 i 16:00 szereg odczytów ze Stanów Zjednoczonych. Tutaj mamy m.in. takie odczyty jak eksport, indeks cen importu, zapasy oraz sprzedaż hurtowników. Środa, 11 listopada, w nocy dane z Japonii oraz z Chin, natomiast podczas sesji europejskiej jedynie godzina 10:30 Wielka Brytania i stopa bezrobocia, po południu również brak istotnych odczytów, 20:00 jedynie Stany Zjednoczone i budżet rządowy. Czwartek, 12 listopada, w nocy dane z Japonii oraz z Australii, podczas sesji europejskiej godzina 8:00 Niemcy i dane o inflacji, następnie 11:00 produkcja przemysłowa ze strefy euro, po południu 14:30 jedynie dane z Kanady. Piątek 13 listopada o godzinie 8:00 istotne dane z Niemiec, będzie to PKB w ujęciu kwartalnym oraz rocznym. Kolejne istotne odczyty 10:00 tutaj dla polskiej złotówki, również PKB w ujęciu kwartalnym i rocznym. Ten sam odczyt o 11:00 ze strefy euro, tutaj oprócz PKB mamy jeszcze eksport, import oraz bilans handlu zagranicznego. Godziny popołudniowe 14:30 oraz 16:00 to odczyty ze Stanów Zjednoczonych. Tutaj poznamy takie dane jak inflacja producencka w ujęciu miesięcznym oraz rocznym, sprzedaż detaliczna oraz zapasy niesprzedanych towarów. Jeżeli chodzi o kalendarz, to będzie wszystko. Przechodzimy do platformy. Zaczynamy od euro-dolara w ujęciu D1. Tutaj w zeszłym tygodniu po bardzo dobrych danych z amerykańskiego rynku pracy obserwowaliśmy wybicie wsparcia przy 1,0800, także w tej chwili to miejsce stanowi najbliższy opór, czyli okrągły poziom 1,08, gdzie cena już nam wcześniej reagowała. Jeżeli chodzi o wsparcia, właściwie dotarliśmy do wsparcia wynikającego z okrągłego poziomu oraz współczynnika 78,6%, także na interwale D1 mamy tutaj strefę na około 20 pipsów. W przypadku, gdyby doszło do wybicia okrągłego poziomu, to jest okrągły poziom 1,0700, będziemy wtedy wyznaczać kolejne wsparcie 100 pipsów niżej, czyli przy następnym okrągłym poziomie, tutaj mamy poziom 1,06 oraz mamy mierzenie zewnętrzne 127,2%, to jest mierzenie całego ostatniego odcinka wzrostowego, czyli tutaj fali oznaczonej jako XA, fala na ponad 900 pipsów, także tutaj okolice 1,06, klaster FIBO, mierzenie zewnętrzne 127,2 oraz mierzenie 88,6%, to mierzenie wewnętrzne wynika z całej ostatniej fali wzrostowej. Zejdźmy na interwał H4. Tutaj, tak jak wspominałem, pierwsze miejsce oporu, wybita strefa przy 1,0800. Gdyby jednak wzrosty, czyli korekta ostatnich spadków tutaj były większe, będziemy wyznaczać układ overbalance, czyli największą korektę na ostatniej fali spadkowej. Tutaj widzimy, że fala ma ponad 700 pipsów. Największym układem jest ten, który właśnie zaznaczam, korekta na 170 pipsów. Także w przypadku większej korekty geometria to są okolice 1,0880 i tutaj razem z wcześniejszymi dołkami możemy wyznaczyć strefę oporu na około 20 pipsów, czyli zasada zmiany biegunów, coś co wcześniej stanowiło wsparcie, teraz stanowi opór, okolice 1,0900 plus tutaj geometria 1:1, dość istotne miejsce oporu. W przypadku większych wzrostów, jeżeli ta geometria zostałaby zanegowana, będziemy tutaj mierzyć ostatnią falę wzrostową i zwracamy uwagę na współczynniki wewnętrzne.
Przechodzimy dalej. USDCHF również zaczynamy od interwału D1. Tutaj istotny poziom został wybity pod koniec ubiegłego tygodnia. Psychologiczny 1.00 znajdujemy się 50 pipsów powyżej. Najbliższy opór tutaj stanowi strefa przy 1.0100, gdzie rynek reagował 11 marca tego roku. Gdyby ta strefa została wybita, kolejny okrągły poziom to jest również wcześniejsza reakcja ceny. Tutaj z pamiętnego 15 stycznia, gdzie cena zaliczyła bardzo duży spadek po decyzji szwajcarskiego banku centralnego, także tutaj 1.0200 to są poziomy sprzed 15 stycznia, dość istotne miejsce oporu. Natomiast do wyznaczenia wsparć zejdźmy tutaj na interwał H4. Oczywiście pierwsze wsparcie to jest poziom 1.00, psychologiczny poziom. Gdyby on został wybity, podobnie jak na eurodolarze, będziemy wyznaczać tutaj największą korektę na ostatniej fali wzrostowej. Zaznaczymy ją również na niebiesko. Tutaj mamy korektę na około 120 pipsów i jej zasięg przekładamy na ostatnie szczyty i również powstaje nam, tak jak na eurodolarze, strefa ZZB. Zaznaczymy ją kolorem zielonym, czyli pierwsze wsparcie 1.00, następnie 50 pipsów niżej, geometria 1:1 plus lokalna zasada zmiany biegunów. W przypadku większej korekty ostatnich silnych wzrostów wyznaczamy siatkę FIBO i sprawdzamy zachowanie ceny na mierzeniach wewnętrznych. Rynek GBP USD, interwał D1, również silne spadki na tej parze w ostatnim tygodniu. Wybite zostało mierzenie 61,8%, wypadające przy okrągłym poziomie 1,5100, także w tej chwili ta strefa stanowi najbliższe miejsce oporu. W przypadku kontynuacji ruchu spadkowego najbliższym wsparciem jest okrągły poziom 1,5000. W tym miejscu wypada mierzenie zewnętrzne z ostatniej korekty wzrostowej, tutaj korekta na 400 pipsów, mierzenie zewnętrzne 127,2%. W przypadku kontynuacji ruchu spadkowego i wybicia poziomu 1,50, kolejne wsparcie 1,4860, tutaj mamy klaster FIBO, mierzenie 78,6 z interwału D1 oraz zewnętrzne 161,8% z ostatniej korekty. Tutaj również zauważmy, że nakładając jeszcze raz siatkę FIBO, mierzenie 61,8% było tutaj respektowane przez rynek, także możemy wyznaczyć możliwy układ harmoniczny, będzie to układ kraba i będzie to najsilniejsza wersja tego układu, ponieważ mamy tutaj współczynnik małe FI 61,8 w punkcie B oraz punkt D zewnętrzne 161,8%, także dość istotne miejsce 1,48%. 60. Natomiast jeżeli chodzi o opory, gdyby rynek tutaj odrabiał ostatnie spadki, wejdźmy na interwał H4, najbliższe miejsce oporu, tak jak wspominałem, wybita strefa przy 1,5100, natomiast tutaj jest to tylko 40-50 pipsów. Gdyby korekta tych ostatnich spadków była większa, kolejne miejsce oporu, które wyznaczamy, wynika z geometrii 1:1, czyli tutaj rozkładamy zasięg ostatniego ruchu wzrostowego na 250 pipsów i tak geometrię mamy na poziomie 1,5280, możemy wyznaczyć tutaj nawet strefę z ostatnią reakcją cen, czyli z ostatnimi dołkami. Strefa zasady zmiany biegunów, dołki z 29 października i powstaje nam strefa na 35 pipsów. Przechodzimy dalej. Australijczyk, interwał H4, tydzień również kończymy tutaj silnymi ruchami, silny ruch spadkowy pod koniec tygodnia. Rynek dociera do geometrii 1:1, mamy tutaj równość z poprzednim ruchem spadkowym, to jest fala na 340 pipsów. Jeżeli ona zostanie wybita, to tutaj bardzo prawdopodobne, że będziemy wracać do silnego trendu spadkowego, jaki obserwujemy już od dłuższego czasu na tej parze, czyli jeżeli ta geometria zostanie wybita, bardzo możliwy jest atak na ostatnie dołki przy 0,6920 i jeżeli to miejsce, czyli te ostatnie dołki zostałyby wybite, to tutaj będziemy wyznaczać mierzenia zewnętrzne z ostatniej korekty i tak kolejne wsparcie w przypadku wybicia nowych dołków to są dopiero okolice 0,6800, gdzie wypada mierzenie zewnętrzne 127,2%. Natomiast gdyby rynek jeszcze próbował tutaj wzrostów, cały czas mamy na uwadze ostatnią największą korektę z interwału D1, czyli zasięg tego ruchu, tutaj mamy ruch na ponad 600 pipsów, odkładamy na dołkach z początku września i cały czas tutaj okolice 0,7500
dość odległe miejsce, natomiast cały czas musimy o nim pamiętać. Silny opór, geometria 1 do 1, wypadająca na wysokości ostatnich dołków, czyli mamy tutaj również do czynienia z zasadą zmiany biegunów. Zejdźmy jeszcze do interwału H4. Jeżeli chodzi o bliższe opory, tutaj na ostatniej fali spadkowej również możemy wyznaczyć największy układ korekcyjny. Tutaj sprawdźmy, korekta miała 160 pipsów, ta później była taka sama, czyli tutaj widzimy, że rynek reaguje na strukturę 1 do 1, zaznaczymy ją na niebiesko. Czyli widzimy, że rynek trzyma tutaj geometrię. W przypadku korekty najbliższe miejsce oporu poziom 0,7196 razem z okrągłym poziomem 0,7200 możemy tutaj wyznaczyć strefę oporu i widzimy, że również w historii rynek na te miejsca reagował. Mamy tutaj reakcję 22 października i wcześniej 14 października, także tutaj najbliższe miejsce oporu okolice 0,7200. Przechodzimy do kolejnego wykresu USDJPY interwał D1, silne wzrosty w ostatni piątek, rynek wybija strefę przy 122.00 i zgodnie z zasadami biegunowości to miejsce w tej chwili automatycznie staje się dla rynku wsparciem. Dodatkowo, jeżeli zejdziemy tutaj na interwał H4, mamy w tym miejscu, czyli w strefie przy 122, geometrię wyznaczoną na ostatniej fali wzrostowej, czyli mamy falę na 500 pipsów, na niej wyznaczamy największy układ korekcyjny, on jest zaznaczony tym przerywanym prostokątem, korekta na 150 pipsów i zobaczmy, że geometria wypada w strefie przy 122.00, także jest to potwierdzenie tego wsparcia. Rzut oka jeszcze na interwał D1, ponieważ w przypadku kontynuacji wzrostów najbliższe miejsce oporu wypada 50 pipsów wyżej. Tutaj mamy mierzenie 78,6 całej ostatniej fali spadkowej oraz układ AB równa się CD, czyli układ potencjalnej korekty prostej. Pierwsza fala wzrostowa, fala AB, następnie korekcyjna BC i teraz jesteśmy w potencjalnej fali CD. Geometria 1 do 1 wypada w okolicach 123,75. Tutaj również mamy współczynnik 78,6%. I ostatni wykres na dziś, euro-jen, interwał D1. Tutaj cały czas czekamy na punkt D formacji harmonicznej motyla, ponieważ tutaj znajduje się najbliższe wsparcie, 150 pipsów niżej, okolice 130,80. Co ważne, oprócz wspomnianego układu harmonicznego motyla, mamy tutaj dodatkowe potwierdzenie wynikające z klastra FIBO, mianowicie mierząc falę BC w tym układzie harmonicznym, znajduje się tutaj mierzenie zewnętrzne 161,8% właśnie tego odcinka wzrostowego i ono bardzo ładnie grupuje się z zewnętrznym 127,2 z odcinka XA, czyli tutaj mamy punkt deformacji motyla potwierdzony dodatkowo klastrem FIBO, także okolice 130,80, 130,90, dość istotne miejsce wsparcia. Natomiast jeżeli chodzi o opory, tutaj rynek w ostatnim tygodniu trzymał geometrię 1 do 1 i ona w dalszym ciągu jest aktualna, nieco zostały naruszone ostatnie dołki, dlatego ten prostokąt przekładamy właśnie na dołki z 6, czyli z ostatniego piątku i w dalszym ciągu górne ograniczenie, czyli na tę chwilę poziom 133.00, najbliższe miejsce oporu, ono również jest potwierdzone strefą, strefa, która wynika z interwału D1, wielokrotna reakcja ceny w tym miejscu, także ten poziom powinien być przez rynek broniony. Kolejnym potwierdzeniem jest tutaj mierzenie 38,2, stąd tworzy nam się dość szeroka strefa na prawie 50 pipsów. Natomiast gdyby tutaj wzrosty były większe, mamy na uwadze również współczynnik 61,8%, poziom 134,85 i tutaj oprócz tego współczynnika mamy wcześniejszą reakcję ceny, czyli lokalna zasada zmiany biegunów. Ok, jeżeli chodzi o możliwe scenariusze na ten tydzień, to będzie wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i życzę powodzenia na rynku. Pozdrawiam.